myślę, że tak naprawdę dzięki mojemu trenerowi z gimnazjum, który pierwszy wysłał mnie na trening koszykówki. Myślę, że najtrudniejszy moment to w tamtym roku, gdy graliśmy w ćwierćfinale z Dzikami, przegrywaliśmy 2-1. Myślę, że to był dla nas taki ciężki moment. Oj, myślę, że zacznij jak najszybciej trenować koszykówkę, a później ciężko będzie nadrobić stracony czas. Oj, to zdecydowanie mecz z Wałbrzycha z finałów. Najcenniejsza lekcja, że moja żona zawsze ma rację. Wiarę, nadzieję i miłość. Flaszem. Bez mojej żony i moich dzieci. Że pochodzę ze Słotwiny. Gdyby nie koszykówka, to zostałbym strażakiem.